Ja myślę, że w ogóle każdy menedżer sobie powinien zadać pytanie, takie, które pewnie by mu zadał każdy rozsądny rekruter w dzisiejszych czasach. Dzień dobry, witam Was w kolejnym podcaście w ramach naszego projektu Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim rozmówcą jest Rafał Krzębowski. Cześć Rafał. Cześć, witam wszystkich serdecznie. I dzisiaj mamy nadzieję, że tematów poruszymy bardzo dużo. Rafał jest ekspertem w wielu różnych dziedzinach. Inspiruje mnie na co dzień, jeśli chodzi o obserwacje i tego, co nowoczesne w obszarach ogólnie rozumianych pracy z ludźmi. Swoim doświadczeniem, tym jak szkoli, z czego szkoli. I dzisiaj jednym z tematów, który chcieliśmy rozpocząć naszą dyskusję, jest WUKA. I tutaj też powiedziałem wcześniej, że chętnie posłucham o WUKA, bo jestem w tym zielony absolutnie, pewnie część naszych słuchaczy. Mhm. Tak, o WUKA byśmy chwilę porozmawiali, natomiast to w sumie nie WUKA jest najważniejsza. WUKA jest jednym z przyczynków do naszej dyskusji. Jest to jeden z powodów, dla których zmienia się pożądana kultura organizacji w dzisiejszych czasach. A to, co ja bym chciał dzisiaj powiedzieć, tak, dotyczy pewnych trendów, które obserwuję, ale też właśnie doświadczeń z 15 lat pracy z różnymi narzędziami diagnostycznymi, z różnymi zespołami menedżerskimi i niemenedżerskimi i z tym, co się dzieje w tej chwili w organizacjach, dla których mam okazję pracować, czy jako konsultant, czy jako szef mojego zespołu. WUKA się pojawiła w dyskusji, jak to zwykle mówi się w żartach, przez amerykańską armię albo amerykańskich naukowców. Tutaj potwierdzone historie mówią, że jednak bardziej armia, że NATO i amerykańscy generałowie zauważyli, że w dzisiejszych czasach klasyczne wojskowe podejście typu rozkaz wykonać się przestało sprawdzać, że ten świat jest właśnie świat jest WUKA, to znaczy, że jest volatile, uncertain, complex i ambiguous, tak? Że jest bardzo taki kruchy, niepewny, bardzo złożony i taki jakiś trochę niejasny, trudny do nazwania. I że w takich warunkach rzeczywiście przestaje się sprawdzać styl zarządzania oparty na wydawaniu rozkazów na wysokim szczeblu. Na to wszystko nakłada się jeszcze rewolucja cyfrowa, która nam daje nowe technologie. Na to się nakładają jeszcze zmiany pokoleniowe. To też sobie pewnie jeszcze w tej rozmowie trochę rozwiniemy. Natomiast wracając do WUKA i do armii, miałem taką okazję niedawno, też nie wiem, czy powinienem w podcaście o tym mówić, ale miałem okazję rzucić okiem na dokument, który był rozkazem NATO. I to było dla mnie zaskakujące, bo zawsze sobie wyobrażałem, że rozkaz w armii to są dwa, trzy zdania, no może jedna kartka, która mówi, co mam zrobić. Natomiast ten formalny dokument NATO, który był rozkazem, zawierał 10 stron. I w tych 10 stronach 8 stron to był opis pewnego kontekstu sytuacyjnego, gdzie jesteśmy. 9 strona to były takie wytyczne strategiczne, na czym nam zależy. A 10 strona to były opcje taktyczne, opcje podkreślam, które ty dowódco bierzesz pod uwagę, podejmując ostateczną decyzję. I to był dla mnie trochę szok, jak to zobaczyłem, ale to jest pewien symbol tego, jak w tej chwili powinien być zarządzany biznes. Tak? Decyzje powinny zapadać jak najbliżej problemu, jak najbliżej klienta, tak? Jak najbliżej jakiejś sytuacji i powinny być podejmowane przez te osoby, specjalistów czy też menedżerów, którzy najlepiej znają temat, a niekoniecznie przez osobę, która najwięcej zarabia w organizacji, bo to jest ten skrajny drugi przypadek. Także często decyzje zapadają w zarządach, tak, i muszą mieć approval osoby, która ma najwyższą pensję w firmie. Chyba, że świat jest coraz bardziej skomplikowany i tak szybko chodzi do przodu, że jednej osobie, czy nawet grupie osób, typu zarządowi, nie jest pewnie łatwo być z nim za pan brat. Natomiast pewnie to, czego oczekujemy od liderów, cały czas pewnie jakiegoś kierunku i wsparcia. Mhm. I to zawsze mówimy chyba też, jeśli chodzi o ten taki bardzo zmieniający się świat i to właśnie całe podejście agile'owe, przez które idzie wiele firm na całym świecie.
oparciu o takie zespoły produktowe, gdzie właśnie powiedziałeś, że masz wchodzisz z biznesu, ty pracujesz z ekspertami na tym, żeby coś zrealizować biznesowego. Jest super, natomiast cały czas ludzie potrzebują również rozwoju pomocy w dotarciu do ich wymarzonego celu, jakikolwiek on by nie był. Tak, no, świat jest na tyle złożony, że przestaniemy go ogarniać indywidualnie. Coraz mniej jest takich zadań, które możemy zrobić sami. Potrzebujemy wsparcia grupy, potrzebujemy wsparcia zespołu. I ta praca zespołowa wraca tak jako jeden z kluczowych elementów teraz. No, żeby zespoły dobrze funkcjonowały, no to powinny mieć oczywiście odpowiednich liderów. No i znowu, a propos najnowszych trendów i zespołów, i liderów, no to pewnie dla wielu z nas fajnym tutaj przykładem jest firma Google. Lubimy się do niej odnosić, bo odnosi wiele sukcesów. No Google robi wiele badań na temat efektywnych menedżerów w swoich organizacjach, efektywnych zespołów. No i co oni odkryli w tych badaniach? No, że najlepsze zespoły, te, które się wyróżniały na tle innych, osiągały najlepsze rezultaty, to te, które... Jak myślisz, Sebastian, co miały? Co je wyróżniało? Myślę, że były to zespoły, które liderzy byli otwarci, którzy dawali pewnie swoim ludziom duży obszar do eksperymentowania, czyli mówiąc po angielsku to jest empowerment, tak? To pewnie były też osoby o dużym poziomie czy dobrym poziomie takich umiejętności miękkich i empatii i skupienia na człowieku. Tak, nie? W dużej mierze tak. Wiele z tych elementów się potwierdzało. Natomiast pamiętajmy, że tam Google to też jest firma w dużej mierze technologiczna i tam empatią nie zawsze jest na to przestrzeń. Niektóre te zespoły były bardzo, bardzo specyficzne i techniczne. Natomiast to, co było ewidentnym wyróżnikiem tych najlepszych zespołów, gdybyśmy mieli wybrać jeden element, to ten jeden element to było poczucie bezpieczeństwa. No to ciekawe. Tak, czyli to, że ludzie przychodząc do pracy nie musieli zakładać żadnych masek, że mogli być sobą, że mogli zgłaszać pomysły i nie bali się krytyki, tak, oceny i tak dalej. I to uwalniało bardzo dużo energii, tak? Skoro nie muszę tracić czasu na jakieś gierki, tak, i na jakieś zmartwienia i stresy, to jestem bardziej kreatywny, otwarty i to rzeczywiście sprawdziło się w Google. To od strony zespołu. Natomiast jeżeli chodzi o liderów, Google też szukał tych kompetencji, które wyróżniają dobrych menedżerów. I stworzył taki, można powiedzieć, nowy paradygmat trochę efektywnego szefa, gdzie mamy sześć kluczowych kompetencji w następującej kolejności. Numer jeden, postawa i wartości. Numer dwa, inteligencja emocjonalna. Numer trzy, otwartość i współpraca, czyli to, o czym mówiłeś mocno, dwójka i trójka. Numer cztery, coaching. Czy znowu podejście na miękko do ludzi, dające dużo empowermentu. Numer 5, feedback, informacja zwrotna. I dopiero na szóstym miejscu taka dość tradycyjna kompetencja jak podejmowanie decyzji. Tak? Jak to pokazuję w różnych miejscach, na warsztatach, na konferencjach, to wielu menedżerów, wielu HR-owców nadal robi wielkie oczy, szczególnie w kontekście modeli kompetencyjnych, które w wielu korporacjach występują. Tutaj mamy trochę inne przyłożenie, albo nawet bardzo inne przyłożenie ciężaru. W ogóle co Google rozumie przez postawy i wartości? Nie wartości te, które są na plakacie czy na stronie www i mówią tam, co tam firma, tylko to są te wartości osobiste danego lidera i na ile on jest z nimi spójny, tak? Na ile robi to, co mówi, tak? Mówi to, co myśli. To jest ważne. Natomiast jeżeli chodzi o postawę, czyli ten tak zwany bardzo modny ostatnio mindset, to chodzi im o growth mindset, czyli taką otwartość na rozwój. Ten growth mindset możemy sobie rozwinąć, bo to jest takie określenie, które robi szaloną karierę, szczególnie można powiedzieć przyczyniła się do tego książka Carol Dweck, Growth Mindset. I ona mówi tak, że sukces to nie kwestia wrodzonego talentu, czy błyskotliwej inteligencji, ani szczęścia. Sukcesy odnoszą ludzie przekonani o tym, że wciąż mogą się wiele nauczyć. Tak? To jest istota tego
tego growth mindset, na to stawia Google. Gdybyśmy mieli sobie nawet bardziej precyzyjnie określić, czym jest ten growth mindset, a czym nie jest, no to lider taki z tym nastawieniem, z otwartym umysłem, on mówi: mogę się nauczyć wszystkiego, czego chcę. Tak? Lider z takim zamkniętym umysłem mówi: albo się nadaje do czegoś, albo nie. Tak? Taki kontrze. Lider z zamkniętym umysłem mówi, że kiedy jestem sfrustrowany, to się poddaję. Lider z otwartym umysłem mówi, kiedy jestem sfrustrowany, to pcham dalej. Lider z zamkniętym umysłem mówi: ja nie lubię, jak mnie challenge'ują. Tak? To jest dla mnie zagrożenie. A lider z otwartym umysłem mówi: sam lubię się challenge'ować. Kiedy taki lider z zamkniętym umysłem mówi, że zdarzyła mu się jakaś porażka, on mówi: okej, no porażka, pewnie nie byłem wystarczająco dobry. Tak? Nie nadaje się do tego. Lider z otwartym umysłem mówi: okej, miałem porażkę, to jest fajna nauka, wyciągnijmy z tego wnioski. Lider z zamkniętym umysłem chce, żeby mu mówić, jaki on jest inteligentny, jaki jest smart, tak? A lider z otwartym umysłem woli słyszeć: postaraj się bardziej, tak? Poszukaj jeszcze nowych opcji. No i jeżeli taki lider widzi, że ktoś inny odnosi sukces, to lider z zamkniętym umysłem mówi albo myśli sobie: kurczę, zagrożenie, tak? Może być lepszy ode mnie, może mnie wygryzie, trzeba go pilnować. Lider z otwartym umysłem mówi: o, to jest fajne, to jest inspirujące. Może coś znajdę tu dla siebie. Także w podsumowaniu tu mamy podejście: albo moje zdolności determinują wszystko przy tym zamkniętym umyśle, albo moja postawa i moje wysiłki determinują wszystko. Także to jest ta zmiana po stronie postawy lidera. Czyli Remo, to można powiedzieć, że lider powiem ciekawy nowych rzeczy. Tak, ludzi, taka ciekawość świata, otwartość na rozwój, wola nauki. Tak? To jest bardzo, bardzo istotne. Tak? Jest może takie pytanie, może to takie off topic, ale patrząc teraz z perspektywy wielu zespołów i mamy cały czas tę agendę diversity globalnie, wszędzie, ale czy ty masz doświadczenie jakieś, że zespoły bardziej jedno monolityczne, jeśli chodzi o płeć, były bardziej podatne na to, by być jednak zamkniętymi liderami, jeśli chodzi o współpracę ze sobą? Ja zadam pytanie, ale też pytam dlatego, że często wydaje mi się, że w szczególności mężczyźni, jak dochodzi do tej dyskusji na temat, co jest mojsze, no to mają duży problem, bo tam bardzo skacze ego w tych dyskusjach. No pewno tak, no. Nie chcę tu mówić o konkretnych organizacjach, ale jeśli weźmiemy pod uwagę pewne sytuacje w biznesie, na przykład parę lat temu, nie wiem czy pamiętacie, był problem związany z ryzykiem kursowym. Już nie mówię o kredytach frankowych rodzinnych, które też oczywiście są wielkim wyzwaniem, ale że wiele biznesów grało mocno na waluta. Zarządy tak potraciły dużo pieniędzy. To jest jeden z przykładów tego, że w instytucjach, szczególnie finansowych w Polsce, mamy dominację płci męskiej, mężczyzn w pewnym wieku, o pewnej charakterystyce, mają trochę inne podejście do ryzyka niż na przykład mogłyby mieć kobiety, gdyby były w tych zarządach. To jest coś, co można by pewnie policzyć dokładnie. I są różne badania, McKinsey pokazuje, że im bardziej zróżnicowane zespoły na poziomie zarządów, tym lepsze wyniki finansowe. Ciekawy obrazek, który widziałem niedawno, taka statystyka, już nie pamiętam dokładnie źródła, ale dotyczyła brytyjskiej giełdy i wskaźnika FTSE 100 bodajże, że w zarządach spółek z tej grupy w Wielkiej Brytanii jest więcej Stevenów niż kobiet. Mhm. Tak, prezesów o imieniu Steven niż kobiet. Tak? Także to też jest trochę symptomatyczne.
Natomiast jak tak przeskoczyliśmy do tematu diversity... Dlaczego też o tym nadmieniam? Bo chcemy też zrobić podcast generalnie szeroko porozumianym diversity, czyli różnorodności. I to naprawdę chcemy szeroko podejść, nie tak bardzo jednowymiarowo, natomiast też mówiąc o tych właśnie różnych kulturach, o różnych grupach wiekowych i to moim zdaniem, powtarzam już po raz trzeci w tych podcastach, że różnice wiekowe to jest jeden z większych wyzwań lub będzie większych wyzwań w firmach w najbliższych 5 latach. Bo tak się rozwarstwią te duże organizacje, jeśli chodzi o osoby w wieku 40-50 i versus te 22-25 tak naprawdę. Więc to jest też ciekawe. Także trochę patrzę, że jako liderzy pamiętajmy o tym też, żeby budować na różnorodnościach, bo to daje na pewno większą wartość. A to mam nadzieję udowodnimy w kolejnym podcaście. Tak, w kolejnym podcaście tutaj tylko możemy powiedzmy powiedzieć, że tak dla łatwego zapamiętania, jednorodne zespoły też są ok do prostych zadań. Tak, jeżeli mamy powtarzalne, proste zadanie, mamy, nie wiem, call center, w którym wykonujemy powtarzalne czynności, możemy mieć bardzo jednorodne zespoły. Natomiast im bardziej złożony projekt, im więcej tam jest niuansów, tak, im większa skala, tym oczywiście różnorodność jest lepsza. Porozumienie różnych perspektyw, różnych klientów, czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych, tak, to ma olbrzymie znaczenie, więc... czy chociażby we wdrażaniu zmian, tak? Jak chcemy wprowadzić zmianę w organizacji, która ma 5000 pracowników, to nie może tego robić 5 czy 10 osób, wszyscy mężczyźni po 50, biali, którzy nie wiem, nigdy nie wiedzą, co to jest podcast na przykład. Tak? Dla przykładu. To chyba też dzisiaj rano widziałem jakiegoś takiego mema, że w jednym z krajów minister do spraw bezpieczeństwa cyfrowego przyznał się publicznie, że nie używał komputera nigdy. To jest niezły dowcip. No, więc to jako przykład możemy sobie to oczywiście rozwijać, bo różnorodność jest trochę też jest trochę moim konikiem. A wracając do różnic tych pokoleniowych, no to oczywiście nie byłoby dobrego podcastu, gdyby się nie pojawiło hasło milenialsi. I to nawet nie wchodząc w szczegóły, jak ich definiujemy, czy to jest pokolenie YZ i tak dalej, natomiast patrząc na to bardziej na zasadzie osoby urodzone po roku 90, nawet w pewnym uproszczeniu, to no wiele jest mitów na temat milenialsów, tak jak rozmawiam z menedżerami z mojego pokolenia, czyli z urodzonych w latach 70, no to często się skarżą, tak, że ci milenialsi są tacy, owacy i tak dalej. Natomiast to, co ja bym chciał powiedzieć, to chciałbym zadać pytanie, za co powinniśmy być wdzięczni milenialsom? Tak? Bez względu na te różne charakterystyki, które się pojawiają, to co to pokolenie wnosi obecnie do biznesu, to jest pewna odwaga w formułowaniu swoich oczekiwań. I tak jak no wszyscy mamy takie potrzeby, że chcielibyśmy dostawać feedback, chcielibyśmy częściej dostawać dobry feedback, chcielibyśmy robić rzeczy z sensem, tak, chcielibyśmy zachować jakąś równowagę życiową. To wszystko, co się przypisuje milenialsom często potocznie, to dotyczy wszystkich ludzi. Tak? Milenialsi różnią się tym, że mają odwagę o tym mówić i że mają odwagę głosować nogami. Także jak tego nie dostają, to po prostu zmieniają pracodawcę. I to zaczyna wymuszać ruchy po stronie pracodawców, które często czasami są przegięciem, bo są po prostu gonitwą na benefity typu Prosecco Day i tak dalej, ale w wielu firmach to jest jednak ten głos rozsądku, gdzie szukamy nie wypasionych benefitów, a bardziej poczucia sensu, tak, zdrowej kultury, odpowiedniego, adekwatnego stylu zarządzania, tak, rozwoju liderów, którzy pracują z ludźmi. I to jest ten kierunek, za który ja jestem tym milenialsom i ich rodzicom poniekąd też wdzięczni, tak, bo takich wychowali do tej odwagi. Natomiast kolejna rzecz jest taka, że czasami mnie pytają klienci, no dobra, tych milenialsów to wymyśliła wielka czwórka, żeby zarobić na konsultingu i to w ogóle jest jakaś ściema. To ja mówię, że nie, bo dlatego, że mamy twarde dane, mamy badania, mamy taką przyjemność, że od 15 lat różnymi narzędziami diagnostycznymi mierzymy polską populację i mamy w tej chwili już dość spore zasoby big data, to są dziesiątki tysięcy profili behawioralnych pracowników w Polsce
I zaczęliśmy te dane analizować, między innymi zaczęliśmy je porównywać, czyli wyniki analiz behawioralnych według modelu Extended Disk, według daty urodzenia, tak? Szczególnie według tego, czy ktoś się urodził w latach 50., 60., 70., 80., 90. I to, co zauważyliśmy jako bardzo wyraźny trend, to to, że właśnie grupa osób urodzonych w latach 70. dość mocno się różni od osób urodzonych w latach 90. Na czym ta różnica polega? Nie wchodząc za mocno w szczegóły modelu. Ale to chyba też mówię, że możemy to chyba to na naszym blogu później opublikować. Tak, prawda? Tak. Możemy wyniki, na blogu tak? pokazać obrazek, natomiast mogę tak w skrócie powiedzieć, jasne, że to, co najbardziej wyróżnia te dwa pokolenia, to wśród osób urodzonych w latach 70. jest o wiele większe nastawienie na rywalizację, na ryzyko, na walkę o cele, na indywidualne targety, nagrody. Tak, to jest tak zwany styl D w modelu DISC, tak, gdzie mamy osoby tak nastawione. Właśnie w pokoleniu urodzonym w latach 70. to jest 21% populacji, co jest bardzo dużo na skalę europejską. To jest jeden w ogóle z większych wskaźników na skalę europejską. Tolerancja dla ryzyka. Także to, że mamy te 700 tysięcy kredytów we frankach szwajcarskich, to też nie jest przypadek. Tak? Natomiast deficytowym stylem zachowania w ogóle w Polsce, a szczególnie wśród tego rocznika, jest tak zwany styl I, czyli to są takie osoby nastawione na komunikację, na relacje, otwartość, bardzo pozytywne, tak, inspirujące. Tego mamy mało w społeczeństwie. Tak? To jest to, dlaczego jak wsiadamy do windy, to u nas nie ma spontanicznych rozmów z obcymi. Jak idziemy do sklepu, to jeżeli pani kasjerka się do nas uśmiecha, to tylko dlatego, że była właśnie na szkoleniu albo ma naklejkę, proszę się uśmiechać, i jeszcze kamera ją monitoruje, bo inaczej dostanie karę. Tak? Pójdziemy do sklepu w bardziej kraju, nie wiem, o kulturze anglosaskiej, tam byłoby to naturalniejsze. U nas to naturalne nie jest. Natomiast jak porównamy sobie teraz, przynajmniej w tych dwóch wymiarach, do tego populacji osób urodzonych w latach 90., do tego stylu D, tej agresji, tego ryzyka, tego indywidualizmu, jest o 1/3 mniej. Tak? To spada do 14%. Natomiast jest o 1/3 więcej właśnie stylu I, czyli potrzeby relacji, komunikacji, przyjaźni w pracy, tak? Zabawy i tak dalej. No w związku z tym, tak jak jeszcze parę lat temu, można powiedzieć, ustawiały się kolejki do pracy w wielkich firmach konsultingowych, bo oferowały bardzo, można powiedzieć, ciekawą pracę, szybki rozwój, ale w zamian za często kilkanaście godzin pracy codziennie, tak teraz kolejek już tam nie ma. Coraz trudniej jest tym firmom, skądinąd o bardzo dobrych markach, przyciągać ludzi, ponieważ no, brakuje tam tego fanu, luzu, równowagi i tak dalej, i tak dalej. Także taka ścieżka, że up or out, to już mało motywuje. To prawda. Też myślę, że jak macie szansę posłuchać podcastu właśnie z dwójką milenialsów, który mieliśmy, bo pierwszy podcast, który zrobiłem, to też jest bardzo dużo, oni opowiadają o tym, czego poszukują liderów, czego poszukują w firmie. I jedną z pytań pytam było również o ich wzorce do naśladowania. I to pamiętam, że to, jak rozumieją na przykład milenialsi wzorce naśladowania, a nawet z perspektywy, jak ja bym to wytłumaczył, oni, to są dwa różne światy tak naprawdę. Dla nich to jest właśnie społeczność, to są przyjaciele, rodzina, to są osoby, na których oni się wzorują. Kiedy dla nas, kiedy mówimy o jakimś wzorcu, mówimy pewnie bardziej o jakimś jednym liderze albo jednej postaci, jednym nazwisku, to nas do czegoś inspiruje. Mogą być ich wiele oczywiście w różnych obszarach, ale bardziej myślę, że o sobie, że ja tak myślę. Czy nie? Pewnie tak. No, na takim szerszym polu to, co zaczyna być widoczne coraz bardziej w Polsce, bo w Europie Zachodniej już od paru lat, to jest odejście od takiej koncentracji na zysk i benefity ekonomiczne, a bardziej myślenie o tak zwanym purpose, tak? O tym większym celu, o tym już idealnie rzecz biorąc większym dobru. Tak? Czy organizacja, do której zamierzam dołączyć, robi coś sensownego dla świata? Czy jej produkty raczej pomagają ludziom? Albo przynajmniej są dla nich neutralne? Czy też może szkodzą?
tak? To ma coraz większe znaczenie. W ostatnich dniach tutaj furorę w internecie robi reklama, pewna brytyjska reklama, która mówi, okej, ile orangutanów ginie przy okazji produkcji pewnych popularnych ciasteczek. Tak? I to dla tej populacji to ma olbrzymie znaczenie. Ja prognozuję duże straty u tego producenta ciastek, co jeszcze parę lat temu może aż tak bardzo by się nie odbiło. Natomiast to nie jest tylko widzimisię milenialsów, że oni chcą pracować w firmach, które nie tylko koncentrują się na zyskach i KPI-ach, ale też wnoszą coś dobrego do świata. Tylko tutaj dokłada nam się trzeci element układanki, oprócz VUCA, o którym mówiliśmy, oprócz milenialsów, no to jest cała rewolucja cyfrowa, tak? Digital transformation, coś co powoduje, że firmy wprowadzają zupełnie inne modele biznesowe, generują wartości tam, gdzie i nigdzie ich wcześniej nie było. I żeby to rzeczywiście wprowadzić w życie, potrzebujemy innego modelu pracy, innego modelu funkcjonowania organizacji. Czyli zamiast nastawienia tylko na wynik, no to jest myślenie o tym celu. Zamiast takich sztywnych hierarchii, bardziej taka praca w sieciach, tak, w networkach. Zamiast pełnej kontroli wszystkiego, sprawdzania CC do wszystkich i procedur, więcej tego empowermentu, tak? Więcej swobody i zaufania, bo tylko taka przestrzeń pozwala na kreatywność i innowacje. Tak? Żadna innowacja nie powstanie w sytuacji, kiedy pracownicy czują się pod batem i zestresowani. Tak? Nie da się realnie innowacyjnych, kreatywnych pomysłów generować pod przymusem. A pozwólcie spytam, bo tą prezentację pewnie, i mówię, że o tym będzie do wielu osób w różnych kręgach i pewnie i do liderów, i do HR-ów, i do różnych innych obszarów. Jaka jest reakcja, jak opowiadasz o tej transformacji, o zmianie, o innym podejściu, gdzie struktura nie załatwi się żadnego problemu w firmie? Znaczy, ja powiem tak, że HR-owcy często słuchają to z otwartymi oczami i są rozmarzeni i mówią, wow, tak, ja w to wierzę i chciałabym, żeby tak u nas było i próbujemy coś, żeby wdrożyć. Konsultanci też mówią, tak, to ma sens, to jest fajne, to się potwierdza i chcielibyśmy to robić. Natomiast to, co jest wyzwaniem, to jest... Często znowu mindset tym razem, to postawa właścicieli firm i zarządu firm, którzy są przyzwyczajeni do czegoś, którzy zrobili karierę no jeszcze 15 lat temu. Dzięki swoim właśnie samozaparciu, pracy po nocy, realizowaniu zachcianek swoich szefów, tak, i awansowaniu krok po kroku, czasami bezpardonowo, bardzo mocnym pilnowaniu wskaźników finansowych, tak. To dawało mi sukces, tak? Dlatego ciężko jest im teraz przyznać, że powinni działać zupełnie inaczej. No dobrze, ale oni nie mogą, jako patrząc biznesowo, patrząc na świat, na to, co się zmienia, to jako możesz się z tym nie zgadzać, tylko to nie jest dla ciebie też, jako dla lidera, szefa firmy, żaden kierunek, który przyniesie ci sukces. Czyli co, od czego rozpocząć? Bo już teraz mówimy nie do nowych liderów, ale do liderów, którzy mają dobrą pozycję, lata doświadczenia, 10 na przykład, tak, kiedy zaczynają swoją pracę, co oni powinni zrobić? Znowu, no są organizacje, które są wielkimi korporacjami i pytanie, jak duży wpływ mamy lokalnie, tak, na kulturę, jak tam funkcjonują. Są mniejsze organizacje, które mają zarządy tutaj lokalnie, są właściciele firm. My z paroma takimi firmami pracowaliśmy w ostatnim czasie. No i trzeba rozpocząć pracę od zmiany nastawienia top managementu w tych organizacjach, tak? Na ile oni są otwarci. No, mogę podać taki przykład w pewnym sensie sporu takiego, z którym się spotkaliśmy w jednej z organizacji. Organizacja z branży B2B, usługi profesjonalne, gdzie pracownicy się skarżą, że nie mogą za bardzo współpracować z kolegami, koleżankami z innego działu, ponieważ dostępy do wszystkich folderów, plików, tak, związanych z projektami są zamknięte, pozamykane. I chcieliby mieć większą otwartość, tak? Chcieliby móc się uczyć od kolegów z innych działów, chcieliby współpracować.
Z drugiej strony jest postawa zarządu, który mówi, no tak, ale my jesteśmy w branży usług profesjonalnych, gdzie wszystko powinno być bardzo poufne i tajne. Tak? No i pewnie są takie projekty, gdzie to jest bardzo uzasadnione. Natomiast czy jest to, czy dotyczy to wszystkich projektów w firmie, tak, i czy taką kulturę właśnie zamkniętych plików jesteśmy w stanie utrzymać dłużej, no to już jest to pytanie. Jest kwestia zaufania, tak? W wielu firmach dyskutuje się teraz na temat elastycznego czasu pracy. Tak? To jest kolejna rzecz przy milenialsach, którzy często zgłaszają, że chcieliby pracować w opcji home office, chcieliby mieć elastyczne godziny pracy. Tak? Natomiast to w oczach wielu menedżerów, jeżeli nie siedzisz przy swoim biurku i ja ciebie nie widzę, to znaczy, że na pewno nie pracujesz, jesteś na zakupach, zajmujesz się dziećmi czy czymkolwiek innym. Tak? To jest takie wyzwanie. Na ile rzeczywiście nie możemy się koncentrować na wszystkich zadaniach, tylko na efektach. Tak? To wymaga zaufania. Tak? A jeżeli byłem przyzwyczajony przez wiele lat, że tego zaufania w firmie nie było, to trudno jest mi teraz zmienić postawę. No dobrze, to patrząc z perspektywy budowania, może nie budowania, to jest złe słowo, ale zmiany trochę kultury organizacyjnej niektórych firm. Nawet nie firmy, tylko jak wspomnieliśmy podczas poprzedniego podcastu, jeśli patrząc o wizerunek firmy, o markę pracodawcy, no to tworzą ją ludzie. Wiadomo, że nie logo, wiadomo, że nie roboty, tylko liderzy i pracownicy. W związku z czym, zmieniając kierunek troszkę, czy bardziej bycie otwartym, czy bycie ciekawym w kierunku, w którym świat zmierza, to co ten człowiek ma zrobić? Nie wiem, przyjść do ciebie, spytać się, Romeo, ja potrzebuję twojego wsparcia, pójść do jakiejś innej firmy, pójść do Wielkiej Czwórki, bo to może być, może ktoś nas będzie słuchał z tego grona i on powie, no dobrze, ale nadal nie słyszę jak. Ja myślę, że w ogóle każdy menedżer sobie powinien zadać pytanie, takie, które pewnie by mu zadał każdy rozsądny rekruter w dzisiejszych czasach. Co zrobiłaś dla swojego rozwoju w ciągu ostatniego roku, dwóch lat? I tutaj poszukać inspiracji, tak? Są konferencje, są szkolenia, są no, mega fantastyczne zasoby w internecie, jeżeli chodzi o edukację, które są całkowicie darmowe. A mówimy tu o kontencie z Harvardu, MIT, Stanforda i wielu innych uczelni, które na platformach typu MOOC są dostępne dla każdego. Tak? O ile nie chcemy certyfikatu, to możemy się dokształcać. Warto skorzystać z najnowszej wiedzy, trochę poczytać o trendach, pointeresować się tym i zacząć eksperymentować. Tak? Nie od razu musimy zmienić całą naszą organizację, ale możemy spróbować. Tak? Jednym z przykładów, który ostatnio widać na rynku, no to jest kwestia jawności wynagrodzeń. Coraz więcej widzimy, szczególnie na przykład wśród software house'ów, firmy, które publikują przy każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym wynagrodzenie. Tak? Co im to daje? Daje im to, że na pewno się wyróżniają na rynku, gdzie jeszcze większość tego nie robi. Dają pewnie bardziej efektywne procesy rekrutacyjne, bo ludzie, którzy tam aplikują, wiedzą na co się piszą, tak? I nie ma zbędnej straty czasu. Ale to nie jest takie proste, żeby to ogłosić. Żeby to móc ogłosić, to trzeba mieć zdrową tą strukturę wewnątrz, tak? Układać to sensownie. Trzeba mieć transparentność organizacji, na jakiej podstawie w ogóle my te stawki tworzymy. I w momencie, kiedy jest to dobrze zrobione, to ujawnienie tych poziomów, bo tam nie mówimy o indywidualnym, konkretnym wynagrodzeniu konkretnej osoby, ale o jakichś zakresach, to nagle to zaczyna funkcjonować całkiem nieźle. To się zgadzam z tobą, bo to jest, mi się wydaje, że trend, który prędzej czy później zagości też w Polsce, że też jakieś chyba kraje czy Unia dyskutuje w chwili obecnej ustawodawstwo, które by skłoniło pracodawców do bycia bardziej transparentnymi. Zgadzam się z tobą, że to najpierw trzeba zrobić pracę domową i zadbać o to, że ludzie, którzy masz w firmie. Tak, ale druga rzecz jest taka, że żyjemy w pewnej fikcji, bo co z tego, że mamy tajne wynagrodzenia i o nich nie mówimy, nie publikujemy, jeżeli znowu rewolucja cyfrowa spowodowała, że są takie firmy jak na świecie Glassdoor, a w Polsce GoWork, gdzie i tak wszyscy online dyskutują o wynagrodzeniach i my wiemy, ile płaci ta firma na takim stanowisku, a na dodatek jeszcze dużo jadu się wokół tego zbiera dookoła. Tak? Więc może lepiej zrobić ruch wyprzedzający i samemu tym zarządzić. Oczywiście to się łatwo mówi,
Tak, my na przykład w naszej firmie nie publikujemy póki co wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę, ale może z czasem będziemy musieli. Super, myślę, że ten temat jest dla wszystkich bardzo istotny i to jest temat rzeka. Myśmy też w naszej firmie przegadywali go na różne strony. Myślę też, że jesteśmy gotowi na wyzwanie. Zobaczymy, kiedy my zmienimy też podejście, bo też nie, obecnie nie publikujemy jeszcze widełek płacowych, natomiast jesteśmy na to gotowi merytorycznie. No dobrze, czyli drogi liderze, jeśli chcesz szukać inspiracji, to warto wstać ze swojego wspaniałego biurka, jeśli masz jeszcze pokój, w którym siedzisz, wyjść na open space, pogadać z ludźmi, jeśli masz open space oczywiście, ale jak wyjdziesz z tego biura i pójdziesz na zewnątrz i porozmawiasz z innymi ludźmi na temat tego, co oni zmienili, co zauważyli i po prostu pogadasz tak naprawdę. Tak, dokładnie tak. No i warto eksperymentować, bo kolejny taki wymiar tej nowej, docelowej kultury, pożądanej kultury, to jest mniej planowania, więcej eksperymentowania. No co w najbardziej takim konkretnym przykładem, no to jest to, jak się zmienia w ogóle specyfika firm IT, tak? Od klasycznego zarządzania projektami w kierunku Agile, Scrum i tak dalej. To jest jeden z trendów, które powoli przejmują inne biznesy, które też są, wszyscy chcą być teraz bardzo, bardzo agile. Ale to też wymaga zmiany nastawienia zarządów, także nie będziemy mieli budżetu i harmonogramu ustalonego na dwa lata, tylko mamy pewne cele i jesteśmy w stanie to modyfikować na bieżąco. Potem też może jakiś chyba podcast zrobimy, bo to słowo agile pojawia się już tyle razy. Mhm. Mamy chyba to nawet w naszej agendzie. Żeby trochę też odczarować, bo to nawet nie chodzi o bycie skramem, nie skramem, bo to jest też podejście po prostu kulturowe do pewnych aspektów i skupienie się tam na tym, gdzie jest wartość, ale mi się wydaje, to można chyba w tym temacie być konkretny również podcast. No fajnie, a powiedz mi w takim razie, Romeo, takie też częste pojęcie, które widzimy na różnych konferencjach, nadal pojawiające się również w wielu działach HR, zarządzanie zasobami ludzkimi. Co jest takiego nie tak w tym sformułowaniu? No tak, ja od jakiegoś czasu kontestuję sformułowanie zasoby ludzkie, no bo jakbym tutaj dzisiaj, zaczynając ten podcast, powiedział dzień dobry, szanowne zasoby ludzkie, tak, bo do was mówię, no jakbyście się poczuli. Tak, ja uważam, że w firmach pracują ludzie, a nie zasoby ludzkie. I oczywiście, tak, możemy się tutaj przerzucać, że to jest tylko kwestia słowa, że to jest takie tłumaczenie, że human resources i tak dalej. Ja sam, można powiedzieć, że 15 lat temu, jak pomagałem rozwijać Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, to się zastanawialiśmy, jak nazwać to stowarzyszenie, czy to powinien być personel, czy kadry, czy zarządzanie zasobami ludzkimi. I 15 lat temu ten HR i te zasoby ludzkie były strasznie takie nowoczesne i modne. I to było wyróżnienie, że już nie kadry, tylko właśnie zasoby ludzkie. To było synonim nowoczesności. Tak teraz to strasznie, moim zdaniem, trąci myszką i trochę wpływa na nasze myślenie. Jakby to powiedzieć, Mordor to nie jest adres, Mordor to jest stan umysłu. Tak? I to, że mówimy, jestem dyrektorem od zasobów ludzkich, jestem właśnie specjalistą od zasobów ludzkich, powoduje, że gdzieś tam może z tyłu głowy, rozmawiając z zarządami, to rozmawiamy właśnie o wskaźnikach i o zasobach, a zapominamy, że tam są ludzie, którzy mają swoje indywidualne motywacje, predyspozycje, talenty, stresy, życiowe historie. I oczywiście wszyscy mamy tam jakieś targety, zadania i cele, natomiast im bardziej będziemy rozumieli, że mamy do czynienia z ludźmi i możemy dotrzeć do ich prawdziwego potencjału i te cele realizować szybciej, sprawniej, innowacyjniej i pewnie zdrowiej dla wszystkich. Tak, ja w to wierzę. Może jestem trochę idealistą, ale ja w to wierzę i te wszystkie trendy, o których mówiliśmy, i WUKA, i milenialsi, i transformacja cyfrowa, wydobywają znowu to, że bez ludzi się tego nie da zrobić, bo największym teraz problemem wielu biznesów to jest brak ludzi do pracy, tak, brak talentów do pracy. No plus jeszcze tego oczywiście to, o czym też mówiliśmy na podcaście o budowaniu marki pracodawcy, to nawet nie to, że ciężko znaleźć, bo też jest, nie jest to łatwe, ale jeszcze trudniej utrzymać tak naprawdę. I ten cały plan właśnie, żeby pracownik znalazł tę wartość,
dlaczego warto zostać z firmą, nie z perspektywy czysto finansowej, bo to oferują mi się wszyscy, tylko bardziej tego właśnie celu, czy ta firma robi coś dobrego. To jest też istotne dla wielu osób. No tak, no pieniądze, można powiedzieć tak, wszyscy konkurują pieniędzmi do jakiegoś momentu, tylko potem pieniądze przestają motywować, a stają się bardziej demotywatorem to raz, a po drugie są gdzieś tam ograniczone i też nie można w nieskończoność. Natomiast dotarcie do tej motywacji wewnętrznej jest bardzo skuteczne i jest długotrwałe. Mogę się podzielić takim fajnym przykładem tego, jak robi to na przykład w kontraście, bo ostatnio dużo słyszymy o tym, jak, no chyba mogę tutaj w takim podcaście wymienić nazwy firm, tak? Jak źle Ryanair traktuje swoich pracowników. Możesz. Tak? Jak źle traktuje swoich pracowników. Kontrastem dla Ryanaira jest firma Southwest Airlines, która, można powiedzieć, wynalazła low-costowy model w lotnictwie pasażerskim. I Southwest robi to totalnie odwrotnie. Buduje całą swoją kulturę właśnie na relacjach z pracownikami i z ludźmi. I oni jakiś czas temu, zamiast takiej tradycyjnej misji, wizji i wartości, zaczęli stosować taki model właśnie purpose, way, impact, tak? Czyli poczucie wpływu, wyjątkowa droga, tak? I poczucie sensu. I oni sobie zdefiniowali, że to, co oni robią, to na poziomie poczucia sensu dla pracownika, to jest dać wszystkim możliwość latania i przywrócić radość podróżom lotniczym. I teraz to się przekłada na to, że jeszcze tam ileś lat temu bilety lotnicze były bardzo drogie, tak? Dzięki temu, że oni stawiają na niskie koszty, więcej osób stać na latanie. Tak? I to jest ta wartość, którą oni chcą oferować. Po drugie, chcą, żeby te podróże były przyjemne. Czyli między innymi tam Southwest słynie z tego, że stewardzi i stewardessy są na luzie. Także jest tam sympatycznie i fajnie, a nie boimy się, czy nas przyłapią na tym, że tam o pół kilograma przekroczyliśmy jakiś limit i dostaniemy karę tutaj za bagaż. To też oni śpiewali? Pamiętam, taki był motyw, kiedy pamiętam, że stewardzi śpiewali pewne informacje? No, słynny motyw z rapującym stewardem Southwest Airlines można na YouTubie znaleźć. You will not get that on United flight. To można zobaczyć. Jeżeli chodzi o ich ten zestaw wartości, czyli tą wyjątkową drogę, ten way, to oni powiedzieli tak. Kontrolujemy koszty, by utrzymać niskie ceny. Skupiamy się na radości i humorze bardziej niż na orzeszkach i bonusach, aby zapewnić wspaniałe doznania. Czyli mówią, okej, jesteśmy tani. My też tniemy koszty, pilnujemy, żeby było tanio, ale rekompensujemy to właśnie miłą atmosferą, fajnością, tak? Nie spodziewa się tutaj luksusów. Natomiast nie chcemy kompromisu na poziomie tutaj relacji i emocji. Natomiast na koniec drogi mamy ten impact, to poczucie wpływu, to większe dobro. I na tym poziomie Southwest mówi tak. Kiedy więcej ludzi będzie mogło podróżować po świecie, nawiązywać nowe znajomości, śmiać się z bliskimi, dzielić się doświadczeniami, życie będzie bogatsze, bardziej treściwe, a ludzie będą sobie bliżsi. Chcielibyście pracować w takiej firmie? Bo ja tak. Teraz zabrzmiałeś jak Simon Sinek. Ale nie chodzi o to, co powiedziałeś, tylko o ten tembr głosu. Okej, okay. No ale Simon Sinek mówi podobne rzeczy, tak? Start with why, no zacznij od tego, po co to robisz. I coraz więcej znam organizacji, które właśnie tak kształtują te swoje fundamentalne dokumenty, z których później wynikają strategie, no bo wszyscy mogą sobie zrobić warsztat na bazie tam słów wygłaszanych przez Simona Sinka, zapisać mnóstwo żółtych post-itów i potem czartów, a później zrobić z tego tablicę na korytarz. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby rzeczywiście to był ten fundament, na którym bazujemy naszą strategię i później nasze działania i na końcu zachowania. To prawda. No tym bardziej też, że no, przy okazji dla tych, którzy może nie widzieli jeszcze, Simon też ma całkiem fajną w swojej wystąpieniu na YouTubie. Kiedy mówię o milenialsach, jest to trochę taka, bym powiedział, można zatem zabrać lekką depresję. Mm-hmm. On trochę też bada o tym, jak to jest trochę niezaopiekowane pokolenie i na ile właśnie liderzy w firmach po części muszą przejąć troszkę, według niego, rolę wychowawców. Nie wiem, widziałeś to, Remo? Widziałem, że jest, ale nie znam tego w szczegółach.
to zachęcam zobaczyć tego inną perspektywę. Nie mówię absolutnie, żeby tam w 100% się z tą utożsamiać, natomiast jest to ciekawe spostrzeżenie tego bardzo nowoczesnego cyfrowego świata, w którym młodzież dorasta. Jeśli macie dzieci, to wasze pewnie również iPady, iPhony, PlayStation i tak dalej. I tam trochę pojawia się ten element takiego trochę od odrealnienia i od wyobcowania, że tam nie ma takich realnych przyjaźni, ale to jest inny, no może na inny temat, natomiast też ciekawostka, żeby sobie może z tym sobie to zacząć. A ja może podlinkuję to wideo w naszym blogu. Mhm. No właśnie. Niedawno byłem na wykładzie pewnej pani profesor z bardzo szacownej szkoły biznesu europejskiej. No i ona rzuciła takie hasło, że siedzi 5 nastolatków gdzieś tam w kawiarni, leży tam 5 smartfonów na stole i nagle jeden zaczyna dzwonić. Tak? Przychodząca rozmowa. Kto dzwoni? No pewnie mama. Pewnie mama, tak? Bo nikt inny do nich nie dzwoni, tak? Tylko mama. No właśnie. Natomiast podsumowując trochę ten wątek zdrowej kultury, to usłyszałem kiedyś takie fajne zdanie, które przyznaję się, że przywłaszczyłem i powtarzam, bo jest warte powtarzania, że kultura jest jak powietrze. W niektórych firmach brzydko pachnie, a w niektórych powietrze jest odżywcze. Kultura przyciąga. Słaba kultura przyciąga słabych ludzi. Wyjątkowa kultura przyciąga wyjątkowych. No i tu znowu wracamy do tematu, że jeżeli masz super fajnych ludzi, fajnych liderów, wyjątkowych liderów, to właśnie oni przyciągną ci również takich. Tak naprawdę. No dobrze, a teraz powiedz mi, bo mamy też podcast o tym, o tak zwanych turkusowych organizacjach, co się też wpisuje oczywiście w sprawę budowania kultury organizacyjnej, podejścia. Już też właśnie mam takie spostrzeżenie, że jest to podejście, które dla mnie już jest trochę well established, czyli świat poszedł już do przodu. Ale co ty myślisz o turkusowych organizacjach, Romeo? Mhm. Ja zacznę od tego, że w ogóle ja bardzo lubię turkus. Lubię tak bardzo turkus, że aż przemalowałem motocykl sobie na kolor turkusowy. Jest to Harley, prawda? No tak się składa, że to jest taki starszy model Harleya. Natomiast dla mnie turkusowe organizacje są trochę jak pokazy mody haute couture. To znaczy, że niewiele osób to nosi, ale wyznaczają trendy. Także ja widzę w turkusowych organizacjach bardzo wiele fajnych narzędzi, podejścia, tak, jak rozmawiać z ludźmi, jak traktować ludzi. I to są rzeczy, które są warte naśladowania i wdrażania na pewno, w ogóle jako pewne elementy. Natomiast czy wszystkie te elementy razem w postaci takiej pełnoprawnej turkusowej organizacji, czy łatwo je będzie wdrożyć jako taką dominującą strategię firm? No tu już zaczynają być wątpliwości. Czyta się o różnych przykładach, że to działa. Chociaż w większości te przykłady, które ja widziałem, dotyczyły raczej mniejszych czy średnich organizacji. W dużych to się dzieje dalej, dzieje się rzadziej. Ja mam też taką wątpliwość kulturową, także są pewnie też kultury dojrzalsze, gdzie to będzie łatwiej. Są takie kultury, nazwijmy to, z krajów postkomunistycznych, gdzie mamy tak daleko ograniczone zaufanie do siebie, że będzie to trudne. Będzie to trudne. Ja też widziałem kiedyś, nie wiem, gdzie, może to odnajdę, ale widziałem też kiedyś takie opracowanie, nie wiem, czy kto mi o tym mówił, ze względu na to, że Polska miała taką historię, jaką miała. No i miała tą historię bardzo rozmaiconą. Byśmy najeżdżali z lewej, z prawej, z dołu, z góry. To w Polakach tak genetycznie osadziło się właśnie to, co powiedziałeś, trochę bardziej podejście nieufne do innych osób. Co jest trochę unikalne chyba też w skali europejskiej. Nie jestem ekspertem. Ja chciałem tak się odnaleźć, bo tam nawet były badania zrobione w jakiś sposób, które pokazują, jakie właśnie ta historia ma wpływ na kolejne pokolenia. I to, że mamy 100 lat niepodległości, no powiedzmy od 89 roku nie mamy komunizmu, ale wpływa jednak na to, że to zaufanie do ludzi i ta taka uprzejmość, taka życzliwość rodzi się bardzo powoli. I to jest też takim elementem, które moim zdaniem też dla liderów jest istotne, że jeżeli macie szansę pracy wyjechania za granicę, to szczerze polecam. Dla mnie za każdym razem wyjechanie nawet do Londynu, które nie jest przecież na innym kontynencie,
jest bardzo ożywcze, bo to zupełnie inne doświadczenie i wracasz zupełnie inną głową, inną perspektywą. Mhm. Się śmieję, jak tego słucham, bo mi się kojarzy znowu mem, który dzisiaj rano widziałem. Może też go widzieliście, bo jest popularny. O tym, jak wiadomości TVP na pasku mówią, Polacy są pełni otwartości i tolerancji. I komentarz bohatera Dnia Świra, chyba na laktozę. tak, no niestety, mamy to wyzwanie. Ja podam może przykład taki bardzo biznesowy. Ostatnio miałem okazję pracować z zespołem menedżerskim do dość wysokiego szczebla, dyrektorów, no duży zakład produkcyjny. I menedżerowie byli przyzwyczajeni przez ładnych kilka lat do swojego lidera, który był bardzo autokratyczny w swoich decyzjach. Nie wiem znowu, czy można na podcaście o tym mówić, ale jedno z określeń, którym było określane, że to taki lider, który właśnie urywa głowę i potrafi później nasikać do szyi. Natomiast wyobraźcie sobie, że w takiej organizacji teraz próbujemy wdrożyć zasady turkusowej organizacji. Tak? Samozarządzające się zespoły, tak? Pełna tutaj równowaga, tolerancja i tak dalej. Będzie ciężko, tak? Jeżeli byliśmy przez wiele lat poddani pewnemu modelowi, to ta zmiana zachowań, przyzwyczajeń, postaw wymaga bardzo dużo czasu. No właśnie to, co może nie wybrzmiało w moim nawiązaniu do tej historii i tak dalej, że są pewne aspiracyjne trendy i niektórym krajom czy kulturom będzie prościej do nich dotrzeć szybciej, a niektórym może trochę wolniej, dlatego że mamy taki bagaż, a nie inny, prawda, historyczny, doświadczeń, kulturowy. Też patrząc z perspektywy nawet naszego rynku pracy, przecież firmy, które mają tutaj zagraniczny kapitał, które moim zdaniem zrobiły dużo dla naszego kraju, ponieważ przyniosły różne inne rozwiązania, zainwestowały w ludzi. Otwarły też tych Polaków na to, że podróżują do różnych headquarter. Pracują do obcego kapitału, ale uczymy się cały czas, budujemy nasz kapitał w Polsce. To jest tak naprawdę, nie wiem, 10 lat historii może maksymalnie. I kiedy my szukamy takich osób, które mają takie pojęcie enterprise leader, że są w stanie zarządzać czymś poprzez cały świat, to tych nazwisk, które możemy wymienić, jest tam pewnie naście. Do osób doświadczonych, które będą w stanie jeszcze skłonne podjąć pracę w takim albo innym mieście tak naprawdę. Także to się z tobą zgadzam, że aspiracyjnie, znowu patrząc do przodu, jak najbardziej, kto się nie zgodzi z tym, że chce być doceniany w firmie, że chce być szanowany, że chce mieć transparentną komunikację, że jeśli ma fajny pomysł, może podjąć decyzję. Ale druga kwestia to jest właśnie dotarcie do tego poziomu takiego zaawansowania, kiedy faktycznie to jest wszystko działa, jest sprawne i dowodzi jeszcze wyniki biznesowe. No tak. No ale żeby znowu tak ciągle nie marudzić, tak, że to tak już jest i taki jest problem, to w sumie jest taka rzecz, którą jako liderzy możemy zacząć zmieniać bardzo szybko i tą rzeczą jest informacja zwrotna. Feedback, niektórzy teraz mówią forward, żeby było tak ładnie, tak? Ale to, czego na przykład robimy w polskiej kulturze zarządzania za mało, no to jest za mało chwalimy. Ja też za mało chwalę, wiem to, dostaję feedback też od zespołu, powinienem więcej. To w nas trochę tkwi, nie jest tak łatwo, ale to działa. Tak? A dlaczego, Remo, nie jest to, uważasz, łatwe? Może my nie byliśmy chwaleni tak często, może mamy tą kulturę jednak narzekania, trochę zwracania uwagi na to, co jest nie tak. Może te nasze aspiracje silne, że chcielibyśmy, żeby wszystko było perfekcyjne. Tak? Kulturowo, znowu, może mamy, jak patrzymy na to z perspektywy modelu DISC, może za mało mamy w populacji tych osób, które naturalnie się koncentrują na pozytywach. Tak? Jest około 20%. Więc to jest dla nas kulturowo trudne, musimy to ćwiczyć, możemy się tego uczyć, musimy o tym pamiętać, ale to jest coś, co może zrobić dużą zmianę. Częściej się chwalić, częściej w ogóle dawać sobie informację zwrotną. Nie? To, co obserwujemy teraz jako duży trend HR-owy na świecie, no to jest to, że systemy ocen rocznych są bardzo passé. Nie wiem, jak to jest u ciebie w organizacji albo u państwa, drodzy słuchacze, no ale bardzo wielu menedżerów narzeka, że tak, jest ten proces raz do roku, jest strasznie pracochłonny,
zajmuje dużo czasu, papierologii albo klikania w najlepszym przypadku. Natomiast on niewiele wnosi, wszyscy się frustrują, pracownicy się frustrują, menedżerowie się frustrują, HR się frustruje, a też niewiele potem z tego wynika. Także trend teraz jest na instant feedback, constant feedback, fast feedback, tak? Wszystko, co jest szybkie, częste, tak? Więcej rozmów o sytuacji regularnej, tak? Ważniejsze są na przykład rozmowy pod tytułem, znowu z angielska, przepraszam, stay interview, tak? Zamiast exit interview. Mhm. Lepiej regularnie rozmawiać z ludźmi o tym, co ich boli, co im się podoba, zamiast się dowiadywać, dlaczego właśnie odeszli. To właśnie może, wiesz co, nawiążę jeszcze do takiej ciekawostki, bo wszystko jest ważne, a teraz jakbyśmy dali ludziom taki przykład, jak mogą to robić. Mhm. I jednym z takich narzędzi, o których mi opowiadałeś, i to jest, strasznie mnie zainspirowało to narzędzie, ja chcę je sam kiedyś przetestować, to było takie narzędzie Hype, tak? Mhm. Tak, tak. To jest taka platforma do badania zaangażowania pracowników, tak? I tu idea jest taka, że w kontrze do tradycyjnych jakichś takich badań satysfakcji, zaangażowania czy klimatu, gdzie raz do roku zadajemy 100 pytań, to w tym podejściu mówi się pulsowe badanie, tak? Zadajemy jedno, dwa, może trzy pytania, ale możemy je zadawać co tydzień, co dwa tygodnie, raz w miesiącu i cały czas trzymamy rękę na pulsie. Nie tworzymy żadnych skomplikowanych raportów i grup fokusowych i action planów, natomiast cały czas monitorujemy, co się dzieje, co wzrosło, co spadło, gdzie może być jakieś ognisko większego stresu czy zmartwienia. To z jednej strony dla menedżerów, dla osób związanych z zarządzaniem, żeby nie powiedzieć zasobami ludzkimi, to właśnie zarządzaniem ludźmi w firmie. Ale z drugiej strony to jest też okazja, że jeżeli już prosimy pracownika, żeby się wypowiedział, no, chociażby odpowiedział na jedno pytanie, to możemy tutaj przemycić drugą rzecz, albo i trzecią. Możemy zadać przy okazji pytanie, ok, to co ostatnio w firmie, nie wiem, cię zaniepokoiło albo zmartwiło, jaki masz pomysł, żeby coś usprawnić? Albo można zadać pytanie, kto w ciągu ostatniego tygodnia czy dwóch był dla ciebie najbardziej pomocny? Przybij mu wirtualną piątkę, przybij high five. To jest też fajne narzędzie i znowu, jak o tym rozmawiam z różnymi organizacjami, to niektórzy się burzą. Jak to teraz nie będziemy ze sobą rozmawiać, tylko będziemy w aplikacji się chwalić? A ja mówię, no kurczę, tak, bo mogłeś to robić, czy mogłaś to robić normalnie, tylko dlaczego tego nie robisz, tak? Więc jeżeli są technologie, które to trochę wspierają, to warto z nich skorzystać, tak? Oczywiście może być argument, że to jest kolejne odhumanizowanie, ale może właśnie nie. Może to jest ta przyjemna strona technologii, że ułatwia interakcję między ludźmi. Może ten introwertyk, który taki jest nieśmiały, normalnie by nie podszedł do koleżanki z działu i jej nie podziękował, a tak może paroma kliknięciami wyrazić jej uznanie. To prawda, poza tym też znowu wracamy do tego elementu kluczowego dzisiaj, tej ciekawości, otwartości. I ja powiem szczerze, czasem mam poczucie, że pewne pomysły z mojej perspektywy są słabe, czy nie wydarzą, ale nigdy nie powiedziałbym tobie nie spróbujmy, bo dopiero po tym teście, eksperymencie będzie można coś tak naprawdę o ten temat powiedzieć, bo tak jak powiedziałeś wcześniej, jedna osoba nie jest się w stanie podjąć takiej do końca racjonalnej decyzji. Dopiero gro osób albo właśnie takie eksperymenty dadzą jakąś lepszą wartość. Też może dam taki przykład, jak myśmy adresowali w bardzo prosty sposób ten obszar dawania informacji zwrotnej, bo faktycznie to, co zaobserwowaliśmy u siebie, to jest to, że ludzie dawali tę informację zwrotną bardzo rzadko i czy dobrą, taką, czy w sensie budującą, w sensie pokazującą, że coś nie poszło do końca dobrze, albo chwalącą, że coś poszło bardzo dobrze. Więc myśmy przynajmniej adresowali ten element dawania feedbacku w przypadku, kiedy zrobiłeś coś fajnego dla kogoś, taka wirtualna piątka, to nie była wirtualna piątka, tylko kartka. To jest też o tyle ważne, co powiedziałeś o tych introwertykach, o czym nie pomyśleliśmy, natomiast jest to proste narzędzie typu, no nazywa się to Thank You Thursday, kiedy w czwartek po prostu możesz wziąć kartkę przygotowaną, jest napisane thank you, wypisać imię i dać komuś osobiście do ręki, mówiąc mu dzięki za coś, co dla mnie zrobiłeś. I to kosztuje grosze, prawie nic. Tak, choć też tam przykłady firm, które nadrukowały takich kartek bardzo dużo i teraz
zarządy mają kłopot, co z tym zrobić i się zastanawiają, czy wydać rozkaz, żeby wręczać te kartki, czy inaczej zachęcić, tak? Bo narzędzi jest sporo, one mogą być online'owe i fajne, mogą być bardziej tradycyjne, natomiast znowu, za tym wszystkim stoi ta kultura silna. Kultura, tak? Jeżeli nie mieliśmy kultury chwalenia, to te narzędzia będą nam pomagały, ale nie zastąpią jak gdyby tej kultury. Tak? Znowu, można nawiązać do całej tej sfery rewolucji cyfrowej, że są liderzy, którzy się zachłystują nowymi technologiami. Mówimy, że to są tacy trochę fasjoniści, tak? Fasjoniści, jeżeli chodzi o technologię. Ja sam lubię gadżety i nowe technologie i może mój zespół powie, że nie wiem, przesadzam czasami, bo zachęcam, żebyśmy co chwilę testowali jakieś nowe aplikacje, które mają nam pomóc. Natomiast za dużo tych narzędzi niepopartych jakimś sensownym wdrożeniem i to znowu wdrożeniem angażującym zespół, to nie będzie działało. Tylko zgadzam się z tym, tylko że pamiętajmy o tym, że dzisiaj mamy jakiś tam wycinek narzędzi, pomysłów, kierunków, inspiracji, jeśli chodzi o organizację, bo też jeden z podcastów o tym budowaniu właśnie świadomej marki pracodawcy, to jest holistyczne pojęcie, podejście. Mhm. Czyli to wiadomo, że narzędzia składają się na cykl różnych zachowań, pomysłów i planów, które chcemy wdrożyć. Natomiast też chcemy podczas tego podcastu dawać jakieś proste pomysły. Ale zgadzam się z tobą, że one muszą być w kontekście i muszą być też autentyczne. Czyli że liderzy, liderki też pokazują swoimi przykładami, że też ich stosują tak naprawdę. Okej. Mamy jeszcze dzisiaj na tapecie dwa tematy. Różnorodność. Chcemy o tym pogadać jeszcze? No nie wiem, może zostawimy sobie to na oddzielny odcinek. Natomiast ja bym chciał dwie rzeczy jeszcze na koniec może powiedzieć. Takie, które jedno jako ciekawostką, a drugie może trochę jako puentę. Tą ciekawostkę to jest taki trend, który w Europie Zachodniej jest bardzo silny, a u nas jakoś tak pomimo pewnych problemów nie wybrzmiewa do końca. To jest hasło pod tytułem Carbon Footprint. Mhm. Nadchodzi sezon grzewczy, więc teraz coraz częściej mówimy o smogu, tak? I producenci samochodów hybrydowych zaczynają robić z tego jakiś główny motyw przewodni swoich reklam. Natomiast mam wrażenie, że to jest trochę taka bajka o żelaznym wilku, tak wszyscy o tym mówią, narzekają, ale niewiele się robi. I to, co chciałem powiedzieć, taką historię na jednej z konferencji dotyczący design thinking, występował szef innowacji pewnego wielkiego międzynarodowego koncernu, który ma fabryki tam w 180 krajach. No i padło pytanie z sali, okej, no fajnie, innowacje, wdrażacie design thinking. No to jeżeli tworzycie persony w tych projektach design thinking, to czy dostosowujecie je do uwarunkowań kulturowych poszczególnych krajów? Takie bardzo ciekawe pytanie. I ten chłopak, można powiedzieć, bo to młody bardzo menedżer, takie rzeczywiście bardzo nowe pokolenie menedżerów, odpowiedział w taki sposób, że no właśnie, niedawno dołączyłem do tej organizacji, staram się tutaj wprowadzać różne innowacyjne podejścia, między innymi design thinking, i uważam, że co do meritum, to oczywiście należałoby tak robić, tak bardzo mocno dostosowywać to kulturowo. I w ogóle ja jako menedżer, to powinienem przez nas najbliższe 3 lata nic innego nie robić, tylko jeździć po tych iluś tam 100 krajach, poznawać moich ludzi, tak, i zaszczepiać to. Natomiast ja tego nie zrobię, bo uważam, że to jest bardzo złe tak podejście z punktu widzenia carbon footprint i mojego wpływu na świat. Gdybym ja teraz tylko latał samolotem między tymi krajami, bym więcej natruł powietrza, tak, niż to by dało jakiegoś wpływu, i nie będę tego robił. Nie będę tego robił, tak? Będziemy używali tam jakichś bardziej wirtualnych metod delegowania i inspirowania, tak? Natomiast mnie to uderzyło, tak? Bo ja w pewnym sensie jeszcze jestem wychowankiem trochę wcześniejszej epoki, gdzie jak ja bym usłyszał od mojego pracodawcy, że mnie zachęca do tego, żebym zwiedził 180 krajów świata przez następne 3 lata, to byłbym szczęśliwy, tak? No bo lubię podróżować, tak? I
I to byłaby dla mnie wartość samą w sobie, tak? A są ludzie, którzy mówią, nie, pomimo, że lubię podróżować i odkrywać nowe kraje, to są inne rzeczy ważniejsze, tak? Na przykład to, czym oddychamy. I ten motyw się pojawiał później też w innych prezentacjach. I to jest też ten motyw, dla którego coraz częściej pracownicy nie będą chcieli samochodów służbowych, a w zamian za to będą chcieli inne benefity, bo przecież jeżdżą rowerami do pracy. Pamiętam takie, znowu takie zdziwienie, jeden z moich zaprzyjaźnionych prezesów dużej firmy z branży budowlanej, kiedy przyjechał do Warszawy tutaj jako ekspat i zaczął jeździć rowerem do pracy, no to przyszli do niego menedżerowie i mu powiedzieli, że słuchaj, tak się tutaj nie robi. Nie wypada. Nie wypada, tak? Tutaj obniżasz jakiś taki swój autorytet, tak? Nie możesz tak robić, musisz mieć samochód służbowy. No to on zapytał, okej, to jaki mamy tutaj, z jakimi samochodami jeździcie, bo tam się wcześniej nie interesował, okej, jeździmy takimi tam średnia marka, powiedzmy, z tego segmentu D. No to powiedział, okej, to mi zamówcie taki sam. Nie, to nie, się nie godzi, panie prezesie, bo nikt nie będzie pana szanował, ani wśród pracowników, ani wśród klientów. Musi pan mieć tam segment wyżej, premium taki i taki, bo jest pan prezesem. On był mega zdziwiony. Do niczego nie było potrzebne. No, ale to jest też trochę tak, to samo, że patrząc kulturowo, to mieliśmy wcześniej, no i ta transformacja, 89 rok, kiedy samochód był pewnym rodzajem wyznacznikiem statusu społecznego i tak dalej, to powoli odchodzi, już mi się wydaje. Jak rozmawiasz dzisiaj z młodzieżą, dla nich to jest absolutnie sharing is caring, to jest główne podejście, prawda, jeśli chodzi o pewne posiadanie. Tak, to się zmienia. No właśnie byłem tydzień temu na konferencji w Manchesterze, gdzie różne trendy z branży zarządzania ludźmi się pojawiały. Było bardzo dużo firm oferujących różne benefity, tak, bo to jest teraz trend oczywiście ważny. Wszyscy konkurują na benefity. I na przykład było sporo firm, które oferują elektryczne samochody jako część takiego benefitu kafeteryjnego. Tak? Coś, co oczywiście to jest kwestia pewnych trochę innych standardów finansowych i innych standardów trochę prawnych, natomiast ten samochód dla pracownika, któremu nie przysługuje służbowy samochód z jakiejś tam puli korporacyjnej, tylko jest taką opcją do wyboru, tak jak karta multisport, tak, czy opieka medyczna, tak? Coś, co nie kosztuje dużo i mogę go mieć na przykład na miesiąc, na kilka miesięcy, tak, jako dostęp do środka przemieszczania się, a nie jako symbol statusu w organizacji. To ciekawy trend. Remo, dzięki serdecznie za rozmowę. Naprawdę dużo inspirujących tematów. A właśnie, chciałem tylko na końcu jeszcze zadać jedno pytanie. A propos old school. Co się nie zmieniło? Tak, no bo my tu mówimy cały czas nowe trendy, włóka, transformacja i tak dalej. I się czasami zachłystujemy tą technologią, tymi buzzwordami. Natomiast no, powinniśmy pamiętać, że są pewne rzeczy, o których nie można zapomnieć. To są te fundamentalne trochę wartości. Tak? Szacunek dla drugiego człowieka. Pewna spójność, tak, z tego, co myślę, mówię i robię, to jest ważne. Przecież pojawia się właśnie, zgadzam się z tobą, też takie podsumowanie, że ta spójność, bo wczoraj akurat miałem podcast z rekruterami, którzy żyją z tego, że właśnie znajdują dobre osoby do firm. No i dla nich spójność jest naprawdę wielowątkowa. I jeden z przykładów było, że CV potencjalnego pracownika było wspaniałe. Rozmowa z tym pracownikiem była absolutnie odczepiona, jeśli chodzi o jego CV, czyli wspaniałe CV i cała rozmowa. Później taka wersja face to face była jeszcze bardziej w innym kierunku. I tej spójności między dokumentem, człowiekiem, jego wpisami na LinkedInie w ogóle nie było. Poza tymi kulturowymi aspektami, czy kulturą organizacyjną, kiedy też musimy być, patrząc z perspektywy, jak nas postrzega świat dzisiaj, no to jest bardzo wielowymiarowy świat, jak ludzie nas postrzegają. Czy nasi pracownicy, czy nasi przełożeni, czy potencjalni pracownicy, czy koledzy z branży. No właśnie. No LinkedIn to jest kolejny temat, o którym można by sobie pogadać.
Nie wiem, czy widzieliście nowinkę na LinkedInie, że właśnie LinkedIn wprowadza opcję wirtualnych pochwał. Można kogoś pochwalić na LinkedInie. Także to. Natomiast no, znowu można jak już zacząłeś o rekruterach, to można spuentować to trochę, żebyście zapamiętali to pytanie, tak? Od rekrutera. Co zrobiłeś, drogi nowoczesny liderze, dla swojego rozwoju w ciągu ostatnich 12 miesięcy? I tym właśnie zamkniemy nasz podcast dzisiaj. Romeo, bardzo dziękuję za twój czas. Dziękuję, Sebastian, za zaproszenie.